Cześć wszystkim. Smok akwariowy z tej strony. No, w dzisiejszym filmie będę odpowiadał na wasze pytania. Od początku, odkąd jest mój kanał, już się tego trochę uzbierało. Dlatego wpadłem na taki pomysł, że po prostu cyklicznie będę na nie odpowiadał. Więc jeżeli coś kogoś interesuje z moich zbiorników na moim kanale, śmiało możecie pisać w komentarzach. Tu czy na, na Facebooku. Zawsze tam jakiś kontakt ze mną jest. No, trochę się tego nazbierało. Dostałem kilka pytań. Najwięcej od Przemka Matei, którego pozdrawiam. Ostatnio tam sobie trochę popisaliśmy na Facebooku, także od ciebie kolego mam najwięcej pytań. Dostałem też pytania od yy, Paweł akwarystyka i nie tylko, od Małgosi Wątor, no i jeszcze od kilku innych osób. Także jest ja tego trochę, więc postaram się na nie odpowiedzieć. Lecimy. Pierwsze pytanie, jakie mam plany akwarystyczne. Mam no, moje plany akwarystyczne. Jak wiadomo, widzicie, że od niedawna posiadam platki. No i też dostałem od Witka samca glonojada. Posiadam właśnie tą samicę. Jeszcze dwa małe glonki, o jednego widzicie, właśnie na tych rurkach. No i co do tych planów widzicie, wjechały dwie nowe skrytki dla glonojadów, które mam nadzieję przyniosą jakiś efekt. Może jeszcze nie teraz, bo jest tylko jedna samica, chociaż widzę, że się trochę sobą interesują. Samiec. Rozkopał mi całe akwarium, to wszędzie było równo, tam jak widzicie kokos zapadnięty, donicka zapadnięta, nawet pod rurkę próbował się wkopać, a teraz tu w tym kamieniu, tam co jest ta dziura jest na dole też dostęp do dna, on po prostu wykopał sobie taki głęboki dołek i on sobie tam siedzi, nie wiem jest tam od dłuższego czasu, ja nie mam jak to za bardzo tam zajrzeć. Podejrzewam, że tam jeszcze ikry nie ma, no ale dłuższy czas tam siedzi. Widzą, tylko wychodzi na chwilę i cały czas tam wpływa. No zobaczymy. Także co do moich planów, no chciałbym, żeby tu kiedyś właśnie się zagęściło od glonków. No i platki. Podejrzewam, że już mam młode, bo ostatnio przełapywałem do tamtego akwarium. Tu jest właśnie też taka jedna samica. O, to jest ta. I wydaje mi się, że ona wcześniej była grubsza. Złapałem sobie z góry. Trochę tam widzę podrosło, ja bo to są młodsze mieczyki, albo właśnie platki. No zobaczymy. Także to są moje plany. To było pierwsze pytanie od Was, do mnie. Teraz następne pytanie: Czy rozmnażają mi się mieczyki i molinezje złote? No, tam pokazałem już filmik na akwarystycznym YouTubie co do złotych molinezji. Ile tam mam tych miksów i zwykłych w tamtym akwarium? 35, czy jak mówię 35, bo. Ja nie lubię takie określenia, moje 102, moje 103, tamto akwarium ma gdzieś około 38, ale ja już sobie to robię tak, że nie mówię 40, tylko mówię 35, wiadomo, wir i tak dalej, zawsze tych litrów ubywa, więc lepiej powiedzieć mniej niż więcej. No i tam mam właśnie kilka złotych molinezji albo minksów też odłapałem dzisiaj nawet stąd trochę sztuk tam. A co do mieczy, moje miecze, o proszę bardzo, to jest mój samiec, którego nie kupiłem, on jest tutaj od urodzenia. Jest jeszcze drugi, podejrzewam, że będzie większy, gdyż wyszło mu do podium, a nie ma miecza. Także jak tu u mieczyków, czym dłużej samiec nie puści miecza, tym szybciej rośnie, no znaczy nie szybciej, tylko rośnie większy. No i wydaje mi się właśnie, że przegoni tam tego. Jest też tu kilka innych sztuk. O tutaj widzicie, to będzie najprawdopodobniej chyba samiczka, ale to jeszcze nie wiadomo. Mam też gdzieś berlinę. O, właśnie. O wilku mowa, przypłynęła berlina. Ja mieczyków nie odłapuję. One się wykacają tu. Zostają mi najsilniejsze sztuki. Także to nie jest tak jak z molinazjami, że staram się to wszystko odłapać tam, żeby urosło. Po prostu chcę, żeby one były jakościowo dobre. O, tego widzicie, kupiłem. Moje są zdrowe. Z tymi mieczykami miałem od początku problem. Widzicie, ma coś na skórze. Postaram się ją złapać um, Użyć tego Rivanolu, który mi polecił właśnie Wiesław Smużyński i Pan Rybka Zobaczymy, ostatnio próbowałem złapać, ale jest tak szybka, że ucieka i no niestety Także z tymi rybkami, no samiec ostatnio wyskoczył, dobrze, że ten mój Już robi się w miarę dorosły, zaczyna ganiać te samice Wiadomo, trzeba będzie jeszcze dokupić No z tymi jaczykami mówię, od początku były jakieś tam historie ale dały parę młodych, na pewno widziałem, że tu już pływają. No i zobaczymy, co będzie, to będzie. tak. Moje to moje, wiem co mam, a te po prostu kupiłem, ale. No jest jak jest. No swoje ryby nie narzekam. z jest złote, mówię, są w tamtym akwarium. Później jeszcze na sam koniec wstawię też taki filmik. Będzie pod tło muzyczne, jak ktoś nie będzie chciał oglądać, nie musi. To jest specjalnie dla akwarystyki domowej, bo tam widziałem, że w komentarzu właśnie pisałeś o sztucznych roślinach że ja się czepiam, że u was jest y, dużo rybek, tak? A mi wolno trzymać sztuczne rośliny. Oczywiście to nie było napisane dosłownie do kogo, no ale nie trudno się domyślać. Także nie wiem, y, o co ci chodzi, że ten plastik tak szkodzi rybom. Wiadomo, jakby te rośliny były plastikowe, a nie żywe, no to też by były wątpię, żeby zaszkodziło. Lepsze jest żywe niż plastik. Tu się zgodzę, ale nie zgodzę się z tym, że Tamte ryby mają jakieś stężenie czegokolwiek w tej wodzie i tak dalej. Rosną, sprzedaję. Ostatnio miałem nawet od gościa telefon. Zadzwonił szwagier tego pana, któremu sprzedałem, czy po prostu nie mam jeszcze ryb na sprzedaż, bo jest zadowolony. No i zarezerwował sobie, że w pierwszej kolejności jak już mi podrosną, będą na sprzedaż, to on by wziął ilość tam sztuk. Także jakby było źle, to raczej ludzie by do mnie nie wracali. To jest raz, ma dwa. Powiedz mi, z czego ty masz te wszystkie filtry, te wszystkie węże w akwarium, nie wiem, z kości słoniowej? Że, nie wiem, filtr nie szkodzi, a jest plastikowy, gąbka, przecież to są wszystko tworzywa sztuczne. Jak pociągnie ten kubełek, to przecież on wszystko przez to przechodzi. Tak samo to tło u mnie, to nie jest żaden kamień, tylko to jest po prostu plastik, on jest imitacja kamienia, ładnie wygląda. Jakby tak było źle, to byście tutaj, nie wiem, co by się działo. Ale te ryby są już tutaj tyle czasu i nic się nie dzieje. Platki jak kupiłem wszystkie są ładne, zdrowe. Najprawdopodobniej mi się tam rozmnożyły. Jeszcze nie jestem do końca pewny, bo ostatnio parę sztuk złapałem. a to może być coś z mieczem, ale niekoniecznie, zobaczymy. Chodzi mi o to właśnie, że nie wiem czy to jest mieczyk czy platka. No bo to jest, mówię z tą rybą nie mam jakiegoś doświadczenia, a Pływają właśnie takie sztuki czerwone z czarnymi ogonkami. Ja mam też i takie miecze i mam też i takie platki, więc z czasem się okaże. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Czy nie planuję sobie kupić tutaj kirysów? No nie, nie planuję sobie tutaj kupić kirysów. Jakoś nie wiem, nie mam takiego upodobania do tej ryby. Jedyne co tu jeszcze planuję z takich ryb przydennych to właśnie, żeby tu było więcej tych glonojadów. No i tak będzie, zobaczymy. Lecimy dalej. Ile litrów ma to akwarium? To akwarium, no jak ktoś śledzi kanał, to dobrze wie, że ma 180 litrów. Także ani duże, ani małe. Niektórzy mają wiadomo po 600, po 800, to dla niego takie akwarium to jest kotnik. A ja niestety mam takie warunki jakie mam. To akwarium stoi w takiej wnęce, jakby miał miejsce na pewno byłoby nawet i 500. Tylko po prostu nie mam gdzie tego postawić, także to jest moje główne akwarium, 180 litrów, największe jakie w tej chwili posiadam. Co tam dalej? Czy te krewetki, które tutaj mam, są wymagające? Nie, nie są wymagające. To są krewetki Red, Sherry i Blue Velvet i Mixy. Także jak sobie ktoś poczyta na internecie, to będzie wiedział, że można je śmiało trzymać i na normalnej wodzie. Ja tutaj nie mam żadnego ero, jest zwykła woda. One oczywiście się chowają. Tam za korzeniem jest ta listwa napowietrzająca, znaczy ten kamień. I one sobie tam siedzą. Raz na jakiś czas wychodzą. Urosły, są już ładnie wybarwione. Jak któregoś może dnia wyjdzie czy coś, postaram się nagrać. One nawet teraz ostatnio trochę polubiły te rulki dla mojadów i sobie tam siedzą. Także nie są jakieś mega wymagające. Zresztą tak samo jak i te moje ryby. Co tam jeszcze? Czy myślę o zmianie aranżacji? Um, u mnie aranżacja to się zmienia pod to, co mi się akurat ubzdura w głowie. Także ubzdurały mi się glonojady. Proszę bardzo, są te rurki dla nich. Już wiadomo trochę zmiana w aranżacji, a jeszcze dzisiaj jest dzień chłopaka. Dostałem właśnie od żony też kolejną coś takiego rurkę. Trzy wloty z góry, z dołu. Gdzieś sobie ją tam utknę. Jak nie skorzystają z tego glonki, to sobie skorzystają krawetki, czy po prostu jakieś inne tam żyjątka, które tutaj żyją, czy młode rybki, czy ślimaki. Także będą się miały gdzie chować. Jeszcze później wam pokażę właśnie na sam koniec to akwarium z tymi trującymi roślinami. Zrobię tam podkład muzyczny, nie będę już o nim gadał. I zobaczycie sobie jak tam jest Strasznie i źle, bo mam plastikowe rośliny. No, z roślin tam w ogóle miało nie być, już o tym mówiłem. Dostałem te rośliny od pana rybki, mojej żonie się spodobały. No i po prostu tam włożyłem. I są już jakiś czas, nic tam nie zauważyłem, żeby tam coś się zmieniło. Poza tym, że ryby mają się gdzie chować. Tam też mam krewetki, też widzę, że się chowają. No i nie mam pustego tła z tyłu typu czerwonej ściany, tylko po prostu coś tam już jest na tej ścianie. Ładniej to wygląda. Chciałbym, żeby one kiedyś były żywe, takie jak tamte sztuczne, ale nie wkładam tam roślin, bo to jest zwykły kotnik. Także nie mam zamiaru tam później się przedzielać przez ta, te rośliny, jak każdy wie, można w każdej chwili sobie wyjąć. Łatwiej jest coś złapać niż taką roślinę, która już będzie w podłożu, tak. No i to by było tyle. Następne pytanie: czy chcę tu mieć jakieś nowe rośliny? Czy ja tu chcę mieć jakieś nowe rośliny? Oplanowałem tam właśnie z tamtego kąta puścić sobie coś takiego gęstego, żeby poszło do góry, żeby właśnie ten narybek nie latał tylko tu, w te. Jezus, za każdym razem zapominam, jak one się nazywają. Tylko właśnie chował się tam, bo na przykład mieczyk, jak się wykoci, zauważyłem, nie lecą do góry, tylko lecą do dołu. A już sobie przypomniałem kryptokoryny. Także ja z tych kryptokoryn wyłapuję większość na rybku. Rzadko kiedy w ogóle sobie łapię jakieś tam samice do kotników, żeby ten, jak łapię, to tak jak kiedyś zrobiłem po prostu film, żeby zobaczyć, co ona jest warta. Jakiej jakości jest ten na narybek, jaka ilość. U mnie z reguły wykaca się wszystko tu, i to co po prostu zdąży uciec jest sprytne. Ja sobie przełapuję, a reszta no wiadomo, zostaje zjedzona. Kolejne pytanie, czy pompa Powerhead HC-01 jest głośna? No ja mam HC-02 czy ona jest głośna? Ja jedyne co tu słyszę to tylko słyszę te bąbelki z tyłu może to słychać na filmie i tu mam ustawioną deszczownicę tak do góry, że mi rusza taflą wody a przy okazji jak widzicie wpada tlen i ta pompa go potem rozprowadza po całym akwarium nie wiem, no ja nie słyszę Jestem z tej pompy zadowolony. Jak widzicie u mnie akwarium działa na dwa filtry, bo też miałem pytanie czy jest tu jeszcze jakiś kubełkowy filtr dodatkowo. Nie, nie ma. Są to dwa filtry z firmy Hapet. Orka 600 i to HC-02. Także jak widzicie daje radę. Nie mam filtra kubełkowego, miałem tu kiedyś, ale po prostu boję się. Mam małe dziecko tak i boję się po prostu, że no, może kiedyś bym pociągnął za jakiegoś węża czy coś, a mieszkam w bloku, nie chciałbym sobie robić remontu i przy okazji tam spłacać sąsiada z dołu. Bo wiadomo, jakby się te 100 litrów wylało, czy tam 180, no to już jest problem. Jakby taka 35 strzeliła, to już jest trochę inaczej. No, zresztą nie, nie widzę takiej potrzeby, żeby ten filtr tu był. Wątpię, żeby tu się coś bardzo zmieniło. Jest czysto. Jest ok. No dobra, i chciałbym Wam właśnie powiedzieć, że będę właśnie prowadził taką serię z tymi pytaniami od Was, więc jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Co jakiś czas będę na te Wasze pytania odpowiadał na filmach. Jak ktoś już gdzieś coś tam pisze czy mówi yy, na mój temat, to mam właśnie taką prośbę, żeby nie mówić tak, żeby się ktoś domyślał, tylko po prostu śmiało. Ja nie jestem z tych, co blokują komentarze. Nie będę się obrażał, jeżeli to będzie jakieś normalne, że nie wiem, coś tam mam chore czy coś. No tak jak na przykład ta ryba, jak mi ktoś tam napisze, że coś, no to jest, no i co, ja wam poradzę. To nie jest ryba moja, ja tą rybę kupiłem. No powinienem ją odłapać, ale ucieka mi. Ja też w domu, jak widzicie ostatnio, chyba tydzień temu dałem film poprzedni, także nie mam za to za dużo czasu, no postaram się ją dzisiaj złapać. Może mi się uda użyć tego Rywanolu, zobaczymy co tam się z nią będzie działo. A jak nie, no to... nie będzie ten, pójdzie do mrozu, trudno, no takie jest życie. A jeszcze miałem właśnie takie pytanie, jak ja uśmiercam ryby, jak jest taka potrzeba, no a no właśnie robię to tak, że po prostu wkładam rybkę w taki plastikowy pojemnik, idzie do zamrażalnika i potem idzie do łazienki. Niektórzy mówią, że to nie jest humanitarne, niektórzy mówią, że jest. No, zdania są podzielone jak wszędzie. Czy to w akwarystyce, czy to w polityce, każdy będzie miał swoje racje. Ja to robię tak, wolę zrobić to tak, niż po prostu wylać ją do kibla I niech ona się tam męczy. Mi się wydaje, że ta ryba po prostu sobie zasypia. No, jest ok. Dobra, kończę. To by było na tyle. Do następnego odcinka, hej.